1 marca 2014 roku, ulica Strachowicka, i ktoś spalił autko. No, w jakim celu spalił to autko, trudno powiedzieć, ale autka praktycznie już nie ma. Ulica Strachowicka we Wrocławiu, 1 marca 2014 roku. Jeszcze jeden widoczek na płonące autko przy ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Widać, że ktoś spalił je celowo. Jakieś podłożone są kamienie, także było autko i nie ma autka. I jeszcze widok z przodu na palące się auto. Nawet nie wiem, jaka to marka, wygląda albo na Opel Kadett, albo jakiś Fordzik. Z daleka słyszę już syreny strażackie. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia, 1 marca 2014 roku, podczas spaceru. Nawiasem mówiąc, nigdy palącego się autka nie widziałem. Także sfilmowałem to po raz pierwszy w życiu. Goście też weź tego z filmu.